miast kresowych, wschodnich osad i wsi, szkół, urzędów i kamienic i chat. Myśmy snów do niepodległej wsi, jak z zaboru sprzed 20. Ja mając w ten czas ile? 8 lat, jak przyszli do nas, zabrane, godzina była druga w nocy, budzili nas i to pod lasem, zabrali nas, a ojca dzień wcześniej zabrali do więzienia. I później w więzieniu siedział w Ostrogu, a z Ostroga zabrali go do, jak już zapomniałam, jak się nazywa, no mniejsza o to. Zabrali go do Rosji i tam on, Ostaszkowie, i tam on zginął, te Rosjanie go zabili w Katyniu. A myśmy, jak nas zabrali, wpakowali nas do wagonów cielęcych, to jeszcze mama była, ja byłam siostrą, mama wzięła pierzynę, to jeszcze taki był Rosjan, że mówi, zabierajcie wszystko. Bo mama chciała, żeby zostało to wszystko dla wujka. Mówi, zabierajcie wszystko, bo będzie wam potrzeba. Czyli nie chciał powiedzieć, że my wyjeżdżamy na Sybir, tylko tak nam powiedział. I tak, i myśmy przywieźli nas do tych wagonów i nas było bardzo dużo w tym wagonu cielęcych, na te półki poukładali pierzyny, kołdry i nas mama tam zapakowała i mówię, no śpicie. I myśmy jechali do Kazachstanu 2 niedzielę, czy 3, możliwe, że 3 tygodnie było. I przyjechaliśmy tam, na tą stację, wysadzili nas na tą, do magazynu, no i czekajcie, żeby was gdzieś zabiorę. Zabrali, przyjechał rano kierowca i zabrał nas 60 km od stacji. I wpakowali, i wzięli nas, wyrzucili przed szkołą i myśmy siedzieli i każdy siedział, nas tam było 12 rodzin i każdy siedział i płakał. No bo cóż, nikt nie mógł nas wziąć, bo to dzieci, nie chcą nas brać do domu, a to u was dużo dzieci, a po co wy tego, a na co wy tego, no ale. I jakoś nas zabrali do takiego chliwka, nas, rodziny, porozbierali. I myśmy tam byli u nich chyba ze 2 lata. Pracować nam nie wolno było, ale po dwóch latach sprzedawaliśmy to wszystko, co myśmy mieli. Dobrze, że myśmy jeszcze pozabierali te swoje sukienki, to swoje wszystko tam. I później po tych 2 latach zaczęli nas brać do pracy. To myśmy chodzili plewić zboże, do lasu chodziliśmy. I po tym wszystkim dawali paszporty dla Polaków, żeby tam oni zostali. I te paszporty nie chcieli brać. Nasi rodzice nie chcieli brać, to ich wzięli do więzienia. A myśmy zostali już sami. I ja, będąc już sama jedna z taką siostrą, pracowałam, wzięła nas kierowniczka przedszkola i mówi, no to dobrze, będziesz tutaj z moimi ludźmi. Jeździliśmy do lasu na bykach po drzewo do lasu. I tam nieraz rżnęliśmy te drzewo, kładliśmy na ten wóz i przywoziliśmy do tego przedszkola. W przedszkolu rżnęliśmy te drzewo, żeby było ciepło. I tak żeśmy co niedzieli jeździli do lasu w śniegu, po pas śnieg, ale myśmy to jeździli. W każdym bądź razie mama była w więzieniu, ja byłam siostrą w tym u ludzi. Sama byłam w przedszkolu, siostra była u takiej sąsiadki, wzięła jedna Polka, zabrała ją, a ja byłam sama. I później z tego wszystkiego ja musiałam chodzić, prosiłam,
żeby coś, jakiegoś kawałek chleba dostać od kogoś, żeby coś zjeść, bo nie było nic takiego, bo do pracy nas nie brali, nam nie wolno było do pracy iść. I po pewnym czasie ja znowu mówię, no to trudno, teraz musimy jakoś robić. Poszłam, zaczęłam sprzątać, wzięła mnie jedna kozaczka i mówi do mnie, no to dobrze, to pomożesz mi sprzątać, bo ja chodziłam, spałam, to pod snopem ściana spałam. Także ona mówi, no to dobrze, ja już ciebie wezmę i wzięła mnie. I ja jej pomagałam w tym, w szwalni, tam gdzieś fryzjerni, to ja jej pomagałam i pilnować dzieci. No ja miałam w ten czas ile 13 lat, to co ja mogłam zrobić? I po pewnym czasie, jak już wolno było wyjeżdżać do Polski, no to ja siostrę zabrali do przedszkola, w sierocińcu była, a ja już zostałam sama, ale to jedno, że miałam świadectwo ze szkoły. Bo żeby nie te świadectwo ze szkoły, to bym się nie dostała do Polski. Ale na tym świadectwie dałam to świadectwo do NKWD i oni wypisali, tak możesz jechać. I dostałam przepustkę. I przyjechałam do Polski. A w Polsce zabrali nas do Olsztyna i do Olsztyna do gimnazjum. To było takie przyspieszenie później do domu studenta i tam żeśmy skończyłam tamtą szkołę. Bo od września, od 17 muszą drogą słuchać każdy z nas. Przez lud spod Biegula Północnego, przez Lubiankę, przez Katyński las. Na nieludzkiej ziemi znowu Polski.